Czworokąt ABCD, w którym długość boku BC równa się 4 i długość CD równa się 5, jest opisany na okręgu. Przekątna AC tego czworokąta tworzy z bokiem BC kąt o mierze 60 stopni, natomiast z bokiem AB kąt ostry, którego sinus jest równy 1 czwarta. Oblicz obwód czworokąta ABC, zapisz obliczenia. Więc wiemy, że czworokąt jest opisany na okręgu. Więc zacznijmy sobie rysunek od okręgu. Oczywiście może to być przykładowy, taki mniej więcej okrąg. I teraz wiemy, że długość boku BC jest równa 4, więc niech tu będzie na przykład BC jako krótszy bok. Długość boku CD jest trochę dłuższa. Ten bok ma długość 5, czyli tu mamy na przykład D. No i dokończmy jeszcze nasz rysunek, czyli mamy jeszcze kolejny bok. I jeszcze kolejny bok, tak żeby powstał nam czworokąt. Czyli mamy tutaj A, tu będzie wierzchołek B, C oraz D. Podpisujemy. Długość boku BC jest równa 4, długość CD jest równa 5. Wiemy, że przekątna AC tego czworokąta, więc mamy taką przekątną, tworzy z bokiem B. Kąt to mierzy 60 stopni, czyli tu jest kąt 60 stopni. Natomiast z bokiem AB kąt ostry, nazwijmy go jako alfa, i wiemy, że sinus alfa równa się 1 czwarta. Mamy wyliczyć obwód czworokąta ABCD. B, C, D. Co możemy zauważyć? Zobacz, jeżeli z wierzchołka B poprowadzimy jakiś odcinek, który pada pod kątem prostym na długość przekątnej AC, to mamy dwa trójkąty prostokątne. Nazwijmy sobie ten punkt na przykład jako. E. I teraz zauważmy, jeżeli mamy trójkąt BCE, to widzimy, że ten kąt ma 30 stopni. Czwórka jest przeciwprostokątną w tym trójkącie prostokątnym, tak więc naprzeciwko 30 stopni będzie bok dwa razy mniejszy, czyli długość odcinka EC to będzie 2. Możemy napisać, że długość odcinka EC jest równa 2, lub wyliczyć to z trygonometrii, jak wolimy. Naprzeciwko 60 stopni mamy długość odcinka. A pierwiastka z 3, czyli dwa pierwiastki z 3. Jeżeli chodzi o trójkąt AEB, to wiemy, że sinus tego kąta alfa jest równy 1 czwarta. Skoro 1 czwarta równa się dwa pierwiastki z trzech, czyli długość boku BE przez długość boku AB, no to z tej proporcji wychodzi nam, że długość boku AB będzie 4 razy większa, czyli ma 8 pierwiastków z trzech. Skoro tutaj mamy 8 pierwiastków z trzech, no to zauważmy, czy potrzebujemy czegoś jeszcze? Czy potrzebujemy długości boku AE? Niekoniecznie, skoro mamy napisane, że nasz czworokąt jest opisany na okręgu, to pamiętaj, że działa tutaj taka zasada, że sumy przeciwległych boków w czworokącie opisanym na okręgu są identyczne. Czyli wiemy, że suma długości boków AD oraz BC jest równa 8 pierwiastków z trzech dodać 5. Więc jeżeli chcemy wyliczyć obwód tego całego czworokąta, to możemy napisać, że jest to 2 razy 8 pierwiastków z 3 plus 5, czyli mamy 16 pierwiastków z 3. Dodać 10. No i to będzie rozwiązanie naszego zadania. Warto oczywiście na maturze napisać, z jakich własności korzystamy, żeby egzaminator wiedział, skąd wiemy, że taki musi być obwód, a nie inny, czyli napisać wzór albo słownie, że, że suma długości przeciwległych boków w czworokącie opisanym na okręgu jest identyczna. I to jest koniec naszego zadania.